witam się dzisiaj z Wami w takim iście wiosenno-letnim nastroju, bo zamierzam Was zaprosić na filmik, w którym pokażę Wam moje dwie wakacyjne fryzury. Takie fryzury, które dosłownie w kilka chwil możecie przygotować i nie potrzebujecie żadnych fryzjerskich specjalnych umiejętności ani certyfikatów. Te fryzury świetnie sprawdzą się dla każdej zabieganej kobiety, bez względu na to, czy jesteś mamą, czy po prostu jesteś zabiegana z jakiegokolwiek innego powodu. Pokażę Wam dzisiaj właśnie, jak sobie dodać blasku. Jednak pamiętajcie, że najważniejsze jest to, żeby mieć bardzo ładną fryzurę, nawet taką misternie ułożoną. W 5 minut potrzebna jest właściwa pielęgnacja włosów. Kiedy włosy są po prostu dobrze wypielęgnowane, wtedy każda fryzura będzie wyglądała po prostu bardzo, bardzo dobrze. I partnerem tego mojego dzisiejszego filmiku dla Was i wpisu w tym temacie na blogu jest marka Nivea. Teraz zapraszam Was na filmik, a na koniec jeszcze będzie kilka szczegółów. No to kochani, zaczynamy. Pierwsza fryzura to fryzura, która tak naprawdę skupia się na tym, że mamy tutaj na środku natapirowane włosy i delikatnie podniesione do góry. Chodzi o to, żeby ich nie spinać, żeby tam z tyłu nie było widać żadnych wsuwek, więc je troszeczkę po prostu podniesiemy i spryskamy lakierem. Odwracam się, żebyście wszystko dokładnie widzieli. Końcówkę oczywiście związuję gumeczką. Gumkę dobieram w kolorze swoich włosów, żeby jak najmniej rzucała się w oczy. No i teraz tą końcówkę zawijam pod spód za pomocą. Pierwsza fryzura jest gotowa. Szybko poszło, prawda? Jeszcze Wam ją całą pokażę. Przygotuję sobie teraz włosy do drugiej fryzury, ale już nie niszczę tego środka, który jest tutaj też troszkę spryskany lakierem. W ogóle zobaczcie, że już takie delikatne podniesienie tutaj tej części włosów po prostu genialnie wygląda. No i co? I teraz przystępujemy do drugiej fryzury. Żeby przygotować sobie drugą fryzurę, biorę tutaj z tej strony takie dosyć grube pasmo włosów. Dosyć grube. Rozczesuję je sobie. I troszeczkę skręcam, ale nie za mocno, bo nie chcę, żeby tutaj się tak bardzo uklepały te włosy. Wokół tych włosów będę obkręcała kolejne pasma włosów. Zatem odwrócę się, żebyście wszystko mogli dokładnie zobaczyć.
Zobaczcie teraz, jak elegancko wygląda taka fryzura. Kochane, to jeszcze teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeśli filmik Wam się podobał, to oczywiście wiecie, co robić. Dajemy kciuki w górę i subskrybujemy kanał, jeśli trafiliście tutaj po raz pierwszy. A na blogu też jest bardzo ciekawy wpis, bo nie wiem, czy wiecie, co wspólnego zagadnienie, czy Wasz mąż jest dobrym ojcem, ma z tym, żebyście Wy miały czas na to, żeby pielęgnować własne włosy. I jest tam też super quiz, który mam nadzieję rozwiążecie i zobaczycie, jaka jest zależność między tymi dwoma rzeczami. I chciałam Wam jeszcze tylko przypomnieć, że partnerem tego mojego filmiku jest właśnie marka Nivea, która wypuściła na rynek nową serię kosmetyków do włosów. Jest to kosmetyki mleczny szampon i mleczne odżywki. Ja mam cienkie włosy, więc ja mam tą serię do włosów cienkich, ale są trzy różne rodzaje i możecie też zostać teraz testerkami właśnie tych produktów. We wpisie, o którym Wam tutaj mówiłam, daję Wam link, gdzie możecie zgłosić się do testowania tego typu kosmetyków. No to co? Żegnam się z Wami, mam nadzieję, że moje fryzury Wam się spodobały, zainspirowały Was do tego, żeby wiosną i latem o każdej porze roku wyglądać po prostu kwitnąco, być wypielęgnowanymi i czuć się po prostu świetnie w swojej skórze. Zapraszam Was oczywiście na bloga www.mamadżerka.pl. Czekam na Wasze komentarze, napiszcie mi koniecznie, jak Wy pielęgnujecie swoje włosy, jakie są Wasze ulubione wakacyjne fryzury. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!